Jarosław Panek, Grand Luxury Outlet. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. I patrzę, co masz na sobie, ale chyba coś nowego. <noise> no, często tak nie ukrywam. <noise> Bo teraz moda na to, żeby się ubierać w rzeczy, w których już się kiedyś ubierało. Ależ mi się ta moda bardzo podoba i to, że zakładam często też coś nowego, nie oznacza, że nie mam rzeczy, które w ogóle bardzo lubię. I takie kultowe. Takie prawda? kultowe, i nawet czasem bywa tak. I nie wynika to akurat u mnie zupełnie ani ze skomstwa, ani też. Nawet nie z poczucia misji, tylko z czegoś takiego, że bardzo się przywiązuje do rzeczy. I jeśli kupiłem sobie coś kiedyś, bo mi się bardzo podobało, to, prawda mówiąc, aż mi znają i czasem zwracają uwagę, że przestań to już nosić, to już jest stare. A ja mam sentyment po prostu. A jednocześnie taki szacunek dla kogoś, kto to kiedyś zrobił. Więc rzeczywiście rozumiem pojawiający się trend, taki vintage'owy, że, że tak, to jest już to jest nosić... w zasadzie można powiedzieć moda swojego rodzaju, wylansowana też przez gwiazdy. Absolutnie tak, absolutnie tak. I widzieliśmy w tym roku bardzo dużo takich takich przykładów zwłaszcza na festiwalu w Cannes, tak. gdzie Bella Hadid, znana modelka, specjaliści wyliczyli, że w ciągu 48 godzin ubrała się w trzy suknie vintage, czyli suknie znanych projektantów, ale z dawnych, sprzed lat. Sprzed lat. Ale tak naprawdę to nie Bella Hadid była pierwsza, bo pierwsza w promowaniu tego trenda, jak się okazało, prawdziwą trendseterką była inny, ale królowa Elżbieta, bo w czasach, kiedy no, za największe faux pas, za największą wpadkę towarzyską uważano założenie sukni drugi raz, to w tych dokładnie czasach Elżbieta robiła to powielokroć i właściwie rozpoczęła ten trend, można powiedzieć w latach 60. Ona w roku 1961 ubrała taką suknię uszytą przez pana Hartnela. Norman Hartnell to był człowiek, który projektował, szył suknię na jej ślub własny. Ona go bardzo lubiła, cała rodzina królewska go generalnie bardzo lubiła i ceniła. On zresztą szył takie rzeczy bardzo, projektował takie rzeczy bardzo klasyczne, które się nie starzały, mówiąc kolokwialnie, rzeczywiście. przeszło do kanonów mody, właściwie czasem do dzisiaj są pewnymi archetypami, właśnie w przypadku sukni ślubnych. Ona go bardzo lubiła i w 1961 roku zamówiła u niego suknię, w której miała publicznie pierwszy raz wystąpić i wszyscy sądzili, że wystąpi w niej raz, bo suknia była biała, z kamyczkami, taka bardzo elegancka, wytworna i że nigdy się w tej sukni królowa Elżbieta drugi raz nie pojawi. Tymczasem, rok później na proszonej kolacji rządowej we Włoszech, w Rzymie królowa Elżbieta pojawia się po raz drugi w tej samej sukience no i to już jest lekka sensacja, że no jak to, przecież to no, taka ważna uroczystość państwowa niemal że no, goście, oficjele, a tu drugi raz ta sama sukienka. I kiedy wydawało się, że ledwo minął ten szok, że rok po roku królowa założyła tę suknię po raz drugi, minęło kolejne parę lat i oto nagle pojawia się ona w tej sukni na premierze filmu Loren Zarabi. Było to znowu lekko Absolutnie ab 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 absolutna konsternacja. Absolutna konsternacja. I gdyby tego było mało, ludzi, którzy pilnowali dobrego smaku, gustu, wizerunku i dobrych manier, według których właśnie nie wolno było założyć nic po raz drugi, a już nie daj Bóg trzeci, królowa znowu Zaskoczyła wielce, bo po raz kolejny założyła tę sukienkę, tym razem na otwarcie obrad Parlamentu Brytyjskiego, więc już wtedy tak czyniła, i później właściwie powielokroć. Czy to były suknie, czy to były płaszcze, czy to były kapelusze, ona je powielokrotnie zakładała. To nigdy nie było tak, że to był tydzień po tygodniu. Oczywiście miał rok, mijało czasami dwa lata, trzy lata. Bywało też tak, że już w pewnym momencie zaczęły media, zwłaszcza im królowa była coraz starsza i jakby dochodziliśmy do lat powiedzmy 70., -tych, 80., -tych, 90., -tych, gdzie sama jej sylwetka się zmieniała, bo była coraz niższa, była coraz tęższa, już nie była tą dziewczynką prawda, z lat 50., o tali osy, a czasami zakładała nadal te same sukienki, więc one podlegają, pewnym przeróbkom. Bo na przykład sukienka, która kiedyś miała talię, była cięta w talii, teraz się okazywała sukienką bez cięcia w talii, prawda? Ale dalej to była ta sama sukienka. Albo na przykład królowa, żeby nieco zmodyfikować swój look, domawiała, mówiąc kolokwialnie, marynarkę do tej sukienki. Więc była sukienka i z tej samej tkaniny marynarka. Więc robiła takie pewne drobne zmiany w tym wyglądzie, ale to dalej były te same rzeczy, te same płaszcze, te same bluzki, te same sukienki, te same kapelusze i te same torebki. Królowa w ogóle słynie z tego, że ma jedną ulubioną markę toreb nawet kiedy one się psują, albo kiedy się przecierają, albo co, no po prostu się zużywają, to ona nie kupuje za bardzo, tylko oddaje je do naprawy. Ona ma bardzo dużo tych toreb. No ma ich bardzo dużo. Wszystkie maleńkie. <laughs> Wszystkie prawda? maleńkie, tak. Charakter takie, właśnie, takie, takie kanciaste, trochę z twardej tak. skóry. prawda. Ale jeśli tak wszyscy sobie myślą, że ich jest tak bardzo dużo, w sensie, że co występ to nowa torebka, ona ich ma bardzo dużo, bo też no, tyle lat funkcjonuje. Panuje. Ale właśnie, teraz należałoby sobie zadać pytanie, to jest słuszna uwaga, czy ona ich ma dlatego tak dużo, że ciągle kupuje nowe, czy tak dużo, że nie wyrzuca starych. Prawda? A jeśli się panuje tyle lat i tylko dokupuje co jakiś czas nowe, no to Siłą rzeczy ta kolekcja robi się potężna. Natomiast królowa oddaje je do kaletnika, do naprawy i słynie generalnie Elżbieta z tego, że jest osobą, która mimo no, całego swojego majestatu i właściwie tego, że jest najbardziej rozpoznawalną królową na świecie, najbardziej taką medialną, prawda? Królową, o której się oczekuje medialnego bywania, medialnego luku, medialnego zachowania, strojów. Wszyscy chcą to komentować. No tak, no stroje królewskiej rodziny zawsze są komentowane. Zawsze, zawsze są komentowane, prawda? Więc wydawało się, że tutaj będzie tego bardzo pilnować, żeby ciągle mieć coś nowego tymczasem tak nie jest. I czasami kiedyś była nawet za to krytykowana, dziś dopiero odkrywamy, że właściwie to dobrze, że tak robiła. Nie wszyscy może pamiętają, ale tak naprawdę takie wewnętrzne trochę, może to nie jest poczucie skąpstwa, tylko raczej takie poczucie zdrowego rozsądku w środku królowej, która zawsze uważała, że kupowanie ciągle bardzo drogich nowych ubrań na jeden raz jest nierozsądne, nieekonomiczne i wręcz nieetyczne według niej, bo jest za dużo biedy na świecie i za dużo nieszczęść, żeby ktoś wydawał, a zwłaszcza królowa, gdzie jej stroje są naprawdę drogie, te ręcznie, to są dziesiątki tysięcy funtów i żeby wydać dziesiątki tysięcy funtów na suknię założoną raz. Tu trzeba powiedzieć, że było to tak naprawdę pierwsze pole do takiego zgrzytu i konfliktu między królową a księżną Dajaną, która reprezentowała wtedy wówczas młodsze pokolenie. Dajana jednak była z tych czasów, kiedy absolutnie uważano, że suknia jest tylko na raz i największą możliwą zbrodnią modową jest pokazanie się w czymś dwa razy i też cieszyła się jako młoda dziewczyna z tego, że ją stać, że teraz może sobie zamówić, że może kupić, że może pięknie wyglądać, że wszyscy o tym piszą zanim zanim przeszła do pewnego rodzaju może nie paranoi, bo to złe słowo, ale pewnego rodzaju urazu do dziennikarzy, do paparazzi, którzy śledzili ją wszędzie i właściwie nie miała żadnej prywatności, to na początku jednak sprawiało to sporą radość, że, że ma tyle nowych ubrań, ciągle zakłada nowe. Królowa tego nie pochwalała i właściwie każde kolejne jej synowe czy też każde kolejne członkinie rodziny królewskiej, które no, czasem słynęły z tego, że wydają zbyt dużo zdaniem królowej na, na nowe stroje były przez nią mitygowane. Gdzieś tam ona im zwracała na to uwagę, i to czasami było pole, zarzewie trochę różnych niewielkich konfliktów w rodzinie królewskiej. No i A... można powiedzieć, że księżna Kate idzie tą samą zdecydowanie, drogą. Zdecydowanie, prawda? Ona powielokrotnie już zakładała rzeczy. No po raz drugi, po raz trzeci. Poza tym ubiera się w sieciówkę. No właśnie. No właśnie, ubiera się w cieciówkach, prawda? Więc potrafi udatnie łączyć, jeśli już ma coś założyć kompletnie nowego na ten pierwszy raz, to nie jest to strój za 10 tysięcy funtów, tylko czasami jest to sukienka za 200 funtów. Yy, Ostatnio prawda? marynarka z Zary obiegła cały świat. Już po tych uroczystościach 70-lecia koronacji królowej Elżbiety było jakieś spotkanie i księżna Kate wystąpiła w żakiecie z Zary. No właśnie, prawda? I, i to też mi się wydaje ciekawym takim pomysłem, żeby pewne rzeczy łączyć, żeby, żeby łączyć drogie z tanimi. Rzeczy założone po raz pierwszy z rzeczami, które zakładamy kilka razy. No właśnie, bo y powiedziałeś, że sentyment. Sentyment do starych ubrań. Ale to jest tylko jedna strona. No tak. Bo oczywiście. przede wszystkim to jest oszczędność i to nasza oszczędność, a z drugiej strony oszczędność środowiska. Ale oczywiście, my sobie myślę, jeszcze 5 siedem lat temu nie zdawaliśmy sprawy, tak. bo też przemysł modowy raczej nie chwalił się tymi danymi. Na przykład ile zużywa się wody na dokładnie, produkcję tkanin. Dokładnie, dokładnie. Dokładnie. To są ogromne ilości. Przemysł odzieżowy jest niezwykle wodochłonny, nawet nie tyle energochłonny, tam może tak. potrzeba tyle energii do, do wytworzenia tego, co w przypadku, nie wiem, produkowania maszyn, ale wody potrzeba ogromnej ilości do podlewania, do podlewania bawełny. Bawełna potrzebuje bardzo dużo wody do, w cyklu wzrostu, do tego, żeby urosła, prawda? Później ogromne ilości wody do samej obróbki tkaniny, do kolejnych prań, do farbowania. Proces technologiczny produkcji tkaniny jest niezwykle wodochłonny i mniej więcej co może nie wszyscy wciąż o tym wiedzą i zdają sobie sprawę, ale produkowanie jednego t-shirta oznacza 2,5 tysiąca litrów wody, jednego t-shirta. Oczywiście to nie jest tak, że te 2,5 tysiąca idzie na ten jeden t-shirt. Nie ma tak, że przy czterech t-shirtach mamy zużyte 10 tysięcy litrów. Ta woda jest wielokrotnie. Ale nie mimo, mimo, tak, mimo wszystko jest to dużo. Tak, oczywiście nie wszystko jest to dużo i też jeszcze pamiętajmy też, że jest to często w krajach, które cierpią na braki wody, bo bawełna rośnie w krajach gorących, więc bardzo często jest tak, że ludzie nie mają. W... A przemysł zużywa do podlewania upraw bawełny. Więc to też trzeba mieć na względzie. No ale jednocześnie wydaje mi się, że w przypadku celebrytek ten taki ukłon w kierunku mody vintage wziął się także, no może z jakiegoś takiego też pewnego no i przesłania, oczywiście związanego z ochroną środowiską, ale także tego, że one odkrywają na nowo, że pewne rzeczy kiedyś były piękne, że nie zawsze nowe jest lepsze. Tak, jest takie słowo ponadczasowy no i ono pasuje, bo no. po prostu zawsze będzie na czasie. No właśnie, no właśnie i właściwie ostatni rok, ten rok jest nietypowy, prawda? Mieliśmy kilka lat pandemii, nie było galnie, nie było imprez, nie było festiwali, nie było się gdzie pokazać. Nagle właściwie w 22 teraz mamy wszystko na raz i te pewne trendy wróciły z ogromną siłą, bo tak jak powiedziałem Nobella Hadid w, na festiwalu w Han trzy razy w ciągu 48 godzin przebrała się w trzy sukienki właśnie używane, sukienki vintage'owe. Oczywiście drogich marek, ale jednak to nie były sukienki nowe, zamówione projektanta, tylko kiedyś przez kogoś założone. Suknie z historią. I właściwie podobną modę promuje wiele celebrytów bo jej siostra Gigi Hagid i również Natalie Portman bardzo chętnie sięga po sukienki vintage'owe. No, wygląda z nich zjawiskowo, znakomicie. Nasza Emily Ratajkowski czasem próbuje założyć sukienki vintage ze świetnym zresztą efektem. Reese Witherspoon kolejna, która promuje sukienki vintage. Jest wiele aktorek. Za chwilę zobaczymy nasze celebrytki, które już gremialnie właśnie, tak, myślę. będą się znaczy, Ja już widziałem nasze celebrytki, mm -hmm. niektóre w sukniach sprzed kilku, kilkunastu lat, bo też te suknie czasem niosą sobą wielką historię i myślę, że ten ładunek emocjonalny ma też znaczenie, bo tak było chociażby no właśnie z suknią Belli Hadid, którą założyła na festiwal w Cannes, jedną z sukni. Była to sukienka Versace, czarna, piękna, wspaniała. Sukienka zaprojektowana jeszcze przed dziennikiem Versace w 1987 roku, specjalnie dla austriackiej śpiewaczki, która miała swój recital w medialańskiej Laskali. To oczywiście nie są suknie takie, że one poszły do second handu i je wygrzewały, prawda? Pamiętajmy, to nie ta moda, prawda? To są suknie często to kupowane w specjalnych sklepach. Tak jest, to na to jest... aukcjach tak, też, prawda? Tak, tak, czasami są to suknie dokładnie kupione na przykład w celu dobroczynnym. Ona została za często większe pieniądze sprzedana, też kupiona przez taką celebrytkę z domu aukcyjnego po to, żeby przekazać pieniądze na cel dobroczynny, a jednocześnie, żeby jeszcze raz pokazać piękno tej sukni, bo też ja oglądam tych sukien coraz więcej i to są rzeczywiście wspaniałe modele, które przechodziły do historii i myślę, że to, że ktoś znowu je pokazał, bo czasami to były arcydzieła projektantów, które no, istniały na czerwonym dywanie 5 minut. Tyle, co na ściance prasowej. Prawda? A okazuje się, że były to fenomenalne dzieła. Właśnie Gianniego Versace, Roberto Cavallego, Jean-Paul Gaultier. Są takie nazwiska gorące w tej modzie vintage'owej. To nie jest tak, że zakłada się wszystko byle było sprzed 15 czy tam 20 lat. Generalnie widzę, że jest absolutnie moda na suknie Versace. I najmodniejsze są oczywiście suknie jeszcze projektowane Gianniego, więc mówimy o tak 80., ale także już lata 90., czyli pierwsze suknie Donatelli Versace, już zyskują na cenie, i już są to rzeczy coraz droższe. I dodajmy, że domy mody, również w Polsce, już mają sklepy internetowe, w których można kupić właśnie stroje sprzed lat. To jest na razie na razie tak górna półka, bo też no, trzeba pamiętać, że trudno oczekiwać, przynajmniej na te okazje oficjalne, wieczorowe, pięknych, wspaniałych sukni z tanich sieciówek. One po prostu najczęściej nie mają swojej ofercie, a potem nie są to ubrania, które tyle wytrzymają. właśnie, chciałam <laughs> powiedzieć, że to są tkaniny no właśnie, jednak słuchać. No no więc ta moda vintage będzie dotyczyła przed Przede wszystkim jednak wielkich domów mody, wielkich projektów. I co można już zauważyć, ta moda powoduje, że dochodzi nam nie tylko ten aspekt, powiedziałbym, sentymentalny, jak czasem w moim przypadku, aspekt ekologiczny, czyli oszczędzania środowiska, ale także coraz częściej dochodzi do głosu ten taki aspekt pewnej racjonalności ekonomicznej, bo okazuje czyli się... Czyli naszych kieszeni. Naszych kieszeni. A dlaczego? Bo to nawet nie chodzi o oszczędność, bo to nie jest tak, że my oszczędzimy kupując taką suknię vintage, bo one są czasami tak drogie jak te nowe. Niektóre są nawet droższe, ale chodzi o to, że jeśli ktoś, powiedzmy 15-16 lat temu kupił za być może na przykład 8 tysięcy euro, 5 tysięcy euro, wspaniałą wieczorową suknię wersacze, to dziś już uwaga, prawdopodobnie jest ona warta nieco więcej. Czyli wspaniała suknia jest lokatą kapitału. Dokładnie tak, dokładnie tak. <laughs> niczym więc, mieszkanie. <laughs> niczym mieszkanie, dokładnie. Więc nagle się okazało, że w modzie też są, to też jest branża, która może powodować pomnażanie kapitału i drogie panie, jeśli macie Coś takiego, właśnie vintage, takich dobrych marek sprzed, Albo po mamach. Albo po babcie. mamach. Przeszukujcie szafy, bo to przecież były często wspaniałe, piękne tkaniny, unikatowe projekty i tak jak my dziś mówimy głównie to o markach zagranicznych, ale przecież spójrzmy na to, co robiła kiedyś Moda Polska, co robiła Telimena. Już są w tej chwili grupy na Facebooku, gdzie kupuje się i sprzedaje się tylko używane ubrania, ale te vintage, te retro, te z lat 70., -tych, 80. -tych. Ja czasem bywam na tych grupach, ja widzę po prostu, jak tam kobiety wspominają te doskonałe, wspaniałe tkaniny. Te i men, mody polskiej, prawda? No, przecież to były fantastyczne firmy, które oczywiście że robiły rzeczy zawsze za mało. Ludzie by kupili tego dużo więcej, zawsze borykali się z trudnościami, z, mieli za mało dodatków, za mało tkanin, ale to były rzeczy absolutnie nieodstające od tego, co produkowała zagranica. Jakościowo były fenomenalne i ceny tych ubrań retro, tych ubrań vintage, coraz częściej rosną. Więc nie wyrzucajmy tego, <grym i> drogie panie, ale też drodzy panowie, bo przecież moda męska także, czy vintage, zresztą y, niektóre w ogóle trendy bardzo Wracają, prawda? No gucci właściwie teraz, Męski, to jest właściwie lata 70. Znowu to jest taki vintage, że mimo że nowe wygląda jak vintage. Więc absolutnie proszę przeczesywać swoje szafy, zanim cokolwiek wyrzucimy i zatrujemy środowisko, wyrzucając coś, pomyślmy trzy razy, bo po pierwsze może to gdzieś sprzedamy, a może potrzymamy i po prostu się okaże, że za 10 lat jest to o wiele lepsza lokata kapitału niż lokata w banku. Serdecznie Ci dziękuję. Jarosław Panek, Grand Laksery Outlet. Dziękuję bardzo.